Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam was, bratkowie. Posłuchajcie. Tajemnica strachociny. Posłuchajcie, bratkowie. Zacznijcie myśleć. Myśleć. Dlaczego tak dziś, tak namiętnie promuje się tylko strachocinę? Gdziekolwiek nie spojrzysz, strachocina, strachocina, strachocina. My nie uniżamy świętości ani czci świętego Andrzeja Boboli. Ale jak wszyscy wiemy, jest to konwencjonał PiSu, który tam 3-4 razy do roku jeździ. Jak łatwo się głosi i sprowadza tam pielgrzymki i głosi się z ambon, żeby głosować tylko na PiS. Ale już to pomińmy. Zadajmy sobie pytanie, czy Andrzej Bobola odprawiał mszę w Nowym Rycie czy w Starym? Dlaczego w Strachocinie ustawiono stół, a z tyłu za nim są ustawione trony, a Pan Jezus w tabernakulum jest z boku? Na pierwszym miejscu liczy się człowiek. Zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Który święty przychodziłby z nieba i upominał się o swoją cześć? Oni byli zbyt pokorni. Oni by raczej mówili: oddawajcie cześć Panu Bogu, nie mnie. A o ile mi wiadomo, to Polskę nie uratuje Andrzej Bobola. Maria jest królową Polski. Matka Boża jest królową Polski i ona tu rządzi. Jedna z tajemnic, na którą próbują skupić wszystkich ludzi tylko i wyłącznie na Andrzeju Bobolu Świętym, jest taka, aby zakryć tajemnice, które ukrywają przed wami. Weźmy na przykład pierwsze sanktuarium w Polsce, które znajduje się w Bliznem, żebyście o tym nie wiedzieli, żeby to zagłuszyć, to miejsce. Rozumiecie? Gdyby kult świętego Michała, nabożeństwo na tej górze, w tym sanktuarium, było wznowione tak, jak było dawniej, wiara katolicka by się odnawiała, a oni się tego boją, żeby wiara katolicka się nie odnowiła. Oni nie chcą wrócić do pierwszego prawowitego ołtarza, tylko wolą zostać przy stole posoborowym. Pytanie zachodzi, a dlaczego zapomnieliście o pierwszym świętym polskim, jakim jest Andrzej Świerat? Święty Andrzej Świerat. O nim się już nic nie mówi. Był to tak wielki święty. Objawienia Matki Bożej w Osuchowej też chcieli to poukrywać, bo było niewygodne tam, gdy Matka Boża powiedziała, że ustawy kościelne będą zmieniane pod siebie, czyli to, co dzisiaj wszystko robią. Popatrzcie, jak się sprawdziło. Jak wszyscy dobrze wiecie, są dwa punkty, żeby święty Michał z polskiego narodu praktycznie zniknął. Jego cześć, żeby znikła do świętego Michała Archanioła. No i jak wszyscy wiecie, do Strachociny jeżdżą wszystkie charyzmatyczne ruchy, charyzmatyczni księża w cudzysłowiu. I to oni są tymi naganiaczami. Dobrze spełniają swoją robotę. Ale w Gietrzwałdzie nie byli. Nie będą bronić Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Nie będą się upominać o kult świętego Michała, o nabożeństwo do niego, o bliznę, że tam jest pierwsze sanktuarium. Ale nie martwcie się, bratkowie. My się o to upomnimy. Tak, święta tradycja w polskim narodzie. Nie pozwolimy zagłuszyć historii i prawdziwych objawień, jakie są w Polsce,
które są związane z historią, które są nierozerwalne. Tego się nie da ukryć. Tak więc, bratkowie, cała tajemnica polega na tym, że strachocina ma zagłuszyć wszystkie dobra, jakie niebo dało narodowi polskiemu. Tak jak pierwsze sanktuarium, które jest blizne na górze świętego Michała Archanioła, tak samo miało być zagłuszone Osuchowa i teraz zagłuszyć walkę nawet o Gietrzwałd i o ziemię, polską ziemię. A tą kołdrę, co niby tam w cudzysłowie święty Andrzej Bobola zdzierął z księdza Nieźnika, to tylko po to, żeby się opamiętał, co woda za głupoty. Żaden święty nie kazał sobie oddawać czci, tylko zawsze mówił, żeby Panu Bogu ją oddawać. Byli zbyt pokorni. I żaden święty nie przywłaszczał sobie prawa do ratowania Polski. Tylko jeden. O ile mi wiadomo, to Matka Boża wszędzie mówiła, że ona jest ratunkiem. Ona. Modlitwa, post, różaniec święty i przede wszystkim nawrócenie. Nawrócenie. Można poczytać, jest to w Osuchowskich objawieniu i tak samo jest w objawieniu Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Pokuta, nawróćcie się, odmawiajcie różaniec, a będzie dobrze. Oczywiście świętemu Andrzejowi Boboli należy się patronat Polski w danej sprawie. Ale o ile mi wiadomo, to pierwszym patronem Polski i Kościoła katolickiego w Polsce jest święty Wojciech. A drugorzędnym jest święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup, dzięki któremu odrodziło się księstwo Królestwa Narodu Polskiego. A może by tak zaproponować episkopatowi, by stworzyła litanie do świętych polskich. Od początku, tak jakby leciało, tych zapomnianych, których żeście opuścili, od pierwszego do ostatniego. No ale oni są raczej niezdolni do tego. Posłuchajcie, bratkowie. Odmawiajcie różaniec, módlcie się do Matki Bożej o przywrócenie moralności w narodzie polskim, o nawrócenie się grzeszników. Módlcie się za przyczyną wszystkich świętych. Jest ta kolitania u nas, nie? Do wszystkich świętych. Bo ta promocja w Strachocinie nic wam nie pomoże, kochani. Nic, wierzcie mi. Jest to kolejny podstęp, który wkrótce i tak będziemy mówić na wiecu publicznym, na protestach, że ludziom się oczy wreszcie otworzą. Jak oni was wszystkich oszukują. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna. I czuwajcie, czuwajcie, bo diabeł jak lew ryczący krąży, kogo by tu pożreć i zwieść.